Audioteka i wydawnictwo literackie przedstawiają Szczepan Twardoch, Byk. Reżyseria Krzysztof Kiczek. W roli głównej Robert Talarczyk. Pokój urządzony meblami z lat 60. Kanapa przykryta kocem, na ścianie kilim, przeszklona biblioteczka, w której stoją polskie i niemieckie książki, komoda, na komodzie stary telewizor, świeżo otwarta butelka drogiej whisky i pistolet. Obok drzwi prowadzące do toalety. Okno, lustro. Nad drzwiami do toalety wisi jedyny rekwizyt, na pierwszy rzut oka nie pasujący do pokoju. Naturalnej wielkości replika kreteńskiej głowy byka. Na środku pokoju stoi łóżko dla obłożnie chorych, elektrycznie regulowane, ustawione tak, że nie widać, kto na nim leży. Przy łóżku stolik, na stoliku różaniec, leki, środki pielęgnacyjne, wszystko, co potrzebne obłożnie choremu, a także twarde, niewygodne krzesło. Na krześle siedzi Robert Mamok, zmęczony, ponury, potężny mężczyzna między 45 a 55 rokiem życia. W drogim, ale wygniecionym i poplamionym, rozchełstanym garniturze. Na oparciu krzesła wisi jego marynarka. Robert w ręku trzyma szklankę z odrobiną whisky. Wypije jej zawartość jednym haustem. Odstawia pustą. Opa, śpicie? Opa. To rozkita ani słowa upa już nie pędzą, nie? A kiedyś to było godane. Kiedyś to ci się pieronie stary pysk nie zawierał. Wszyscy musieli siedzieć cicho i słuchać. To już upa godo. Ola Mamok i zdjęcie ładnej kobiety koło 40. No. Jakbyś się dowiedział, nie? Jakbyś się ino dowiedział. No, może nie Teroski. Teroski to by cię to nic nie obchodziło. No, nawet tak można 10 lat temu nazot, pra? To by było pieronie stary. To by była chaja fest. Jakby ja tu przyszedł, jak jeszcze Uma Hilda żyli. Tu by siedział na zeslu kaj porząd. Ja by przyszedł, bo mamulka mnie prosili. Idź do upy Paulka, pogodaj z nim. On się starał o cia. Ja by przyszedł głupy. A ty chnet byś za Roski stanął. I by było ino jedne. Raus! Raus mi stąd, giździe, mam lasie. Uno z duma czegoś takiego nie było. Ino gańba do całki familie. Raus! Ja bym, kurwa, stał przed tobą przerażony. Nigdy nikogo się tak nie bałem, nawet ojca własnego się nie bałem. Stałbym tu jak przestraszone dziecko. Potem tak samo mówiłem Stasiowi. Chodź, synku, pojedziemy do upy Paulka, on się martwi.
A stoś słodki, taki to było, takie słodkie dziecko. Zawsze cierpliwie ze mną jechał do ciebie. Siedział tu i wysłuchiwał twoich mądrości. Jego już nie mogłeś zrobić po swojemu jak nas. Byłeś już za stary. Ale nas zrobiłeś po swojemu. Pamiętasz, jak zlałeś mi dupę, jak kiedyś nakryłeś mnie w łazience? 7-letniego? Jak się oglądałem? Goły w lustrze? Żadna przemoc, po prostu 3 klapsy na tyłek. Co sam robisz? Co to ma być? Łoblikaj się! No i dobrze. Tak musiało być. Ale się kurwa ciesz, stary pieronie. Żeś mnie to Roski w tej telewizji nie widział. Starego byka. Ciesz się, że ci to było oszczędzone. Cześć. Słuchaj, cały czas do mnie dzwonią. No. Ani chwili przerwy. No nie wiem, kurwa, zewsząd. Z Wyborczej chyba. Ja nie wiem, kurwa, czy z Wyborczej, czy z Gazeta.pl. Skąd mam wiedzieć? Nie mam ich numerów. Tak, z telewizji też. Nie wiem. No nie odbieram, tak jak się umówiliśmy. No. No. Nie, nie ma mnie w domu. Wiem, widziałem, że tam czekają. U upy się zatrzymałem. No u dziadka. U dziadka. Tu mnie nie znajdą. Mogę tu siedzieć ile chcę. Nie, on już nie wie nic o Bożym świecie. Słuchaj, ale nie o tym. Może ja powinienem jednak udzielić jakiegoś wywiadu. Wybronić się z tego. Przecież to, kurwa, nie była moja wina. Aha. Aha. No jakby nie wiedziałem. Aha. Czyli uważasz, że nie. No ja wiem. Never complain, never explain. No ale... Aha. Aha, czekaj. Kaśka, czekaj, jak to skończony? Serio? Co ty powiedziałaś? Ty mi to mówisz, kurwa? Ty? W takiej sytuacji? No nie, kurwa, że mam się uspokoić! Jestem, kurwa, spokojny! Ale serio? Skończony? Że przyczalić się, odczekać, zapomną, wiesz co? Spierdalaj, dobra? Skończony, kurwa. Sama jesteś skończony. Głupia pizdo. Gówniara jedna.